Ano dzisiaj wrócimy znowu do tematu badziewia, ale w bardzo konkretnym kontekście. Otóż napisał do mnie, jak sam siebie przedstawił, młody chrześcijanin, któremu w zborze wręcz nakazano, aby wziął badziewie, ponieważ tak nakazuje władza, a chrześcijanin powinien być władzy posłuszny. I na potwierdzenie tego, iż ludzie ci mają rację, przedstawili mu fragment listu Pawła do Rzymian z rozdziału 13. Za chwilę go przeczytamy, ale ostrożnie już działając, nie przedstawili mu wiele innych fragmentów, które mówią zupełnie coś innego. Ale ten fragment z 13 rozdziału jest wystarczający, żeby wszystko wyjaśnić wszystkim. No więc czytajmy. Werset 1 aż po werset 7. Każdy człowiek niech się poddaje władzom zwierzchnim, bo nie ma władzy jak tylko od Boga. A te, które są, przez Boga są ustanowione. Przeto kto się przeciwstawia władzy, przeciwstawia się Bożemu postanowieniu. A ci, którzy się przeciwstawiają, sami na siebie potępienie ściągają. Rządzący bowiem nie są postrachem dla tych, którzy pełnią dobre uczynki, lecz dla tych, którzy pełnią złe. Chcesz się nie bać władzy? Czyń dobrze, a będziesz miał od niej pochwałę. Jest ona bowiem na służbie u Boga, tobie ku dobremu. A jeśli czynisz źle, bój się, bo nie na próżno miecz nosi. Wszak jest sługą Boga, który odpłaca w gniewie temu, co źle czyni. Przeto trzeba się jej poddawać, nie tylko z obawy przed gniewem, lecz także ze względu i na sumienie. Dlatego też i podatki płacicie, gdyż są sługami Bożymi po to, żeby tego właśnie strzegli. I uważajcie, 7 werset, oddawajcie każdemu to, co mu się należy. Komu podatek, podatek, komu cło, cło, komu bojaźń, bojaźń, komu cześć, cześć. Ludzie kochani, teraz zwracam się do tych wszystkich biblijnych nieuków i wszystkich tchórzy, którzy tym wersetem manipulują i chcą zmusić ludzi do uległości tej sytuacji, jaka panuje na świecie, i robią to od 2 lat niemalże, tylko po to, żeby przykryć swój śmierdzący diabłem strach. Ja wiem, co mówię i proszę mi nie poprawiać, proszę mi nie pisać, że używam zbyt ostrego języka. Staram się używać bardzo delikatnych stwierdzeń. Fragment, który przeczytaliśmy, mówi wyraźnie, co należy się władzy. Oddawaj więc władzę. Co? Podatek, cło, szacunek, cześć. Tylko tyle. Władza ma prawo do pobierania podatku, ma prawo do pobierania ceł, więc jeżeli oszukujesz tutaj, to władza nie na darmo nosi miecz. Może cię skrócić o głowę, tak było kiedyś, a teraz to może być więzienie. Dalej jest napisane, że masz władzę traktować z szacunkiem. Dlaczego? Dlatego, że Biblia nie akceptuje bezkrólewia, nie akceptuje sytuacji, w której wszyscy, jak w czasie rewolucji, rządzą i wszyscy wszystkich zabijają. Musi być porządek społeczny. I ostatnia rzecz, władza winna cześć, władzy winniśmy cześć. Nie mamy się kłaniać władzy, tylko mamy ją traktować z odpowiednią atencją, dlatego że to jest Boży zamiar dla ludzkości, aby ludzie, którzy sprawują władzę, cieszyli się ogólnym uznaniem. Dalej, ten fragment mówi o tym, że władza, która pochodzi od Boga, wyraźnie to, proszę, ja to przeczytam. 3 werset. Rządzący bowiem nie są postrachem dla tych, którzy pełnią dobre uczynki. Więc jeżeli jesteś człowiekiem, który pełni dobre uczynki, jesteś wierzącym człowiekiem, więc nie kradniesz, nie oszukujesz, nie kłamiesz, nie zabijasz nikogo, nie plotkujesz na żaden temat, masz szacunek dla władzy, to co powinna władza w stosunku do ciebie? Bo to w 2 strony działa. A mianowicie władza powinna cię chwalić. Chwalić. Jest bowiem ona na służbie u Boga, ku dobremu. Jeśli więc twierdzisz, że należy być posłusznym władzy, to zacznij patrzeć władzy na ręce. Masz takie prawo i masz taki obowiązek. Tak jak masz prawo być człowiekiem uległym swoim przywódcom duchowym, tak też masz prawo i obowiązek patrzeć na ich ręce, patrzeć na to, co mówią, aby nie zniszczyli Kościoła, aby nie wprowadzili do Kościoła zasad, które mają nic wspólnego z Bogiem, aby na przykład nie manipulowali Bożym Słowem i nie zmuszali ludzi do badziewia, bo nie mają do tego żadnego prawa. Jeżeli są starsi pastorzy w tym zborze, którzy to czynią, ja na razie nie podaję namiarów na ten spór, to są słudzy antychrysta albo zwyczajni głupcy.
co na jedno wychodzi tak naprawdę, bo wtedy, kiedy przyjdzie diabeł, to będą mu z radością służyli, uznając, że to on jest tym wybawicielem świata. Drodzy bracia i siostry, nie dajmy się oszukiwać, nie dajmy się zwodzić, nie pozwólmy na to, żeby księża i pastorzy robili nas w bambuko, żeby nas zmuszali do działań, które nie mają nic wspólnego ze Słowem Bożym. Sam jestem pastorem od 32 lat i nie pozwoliłbym sobie na zmuszenie kogokolwiek do czegokolwiek. Do czegokolwiek. Ja mówię również o tym, że ludzie, którzy są w kościele, mają obowiązek słuchać się nakazów Biblii, ale nie ośmielibym się zmusić ludzi do tego, żeby to robili, ponieważ to nie jest moja rola. Ja mam im mówić o tym, a Duch Święty ma ich przekonywać. Jeśli są Bożymi ludźmi, dadzą się przekonać. Jeśli nie są od Boga, jeśli są ze świata, niech idą precz ze zbory. I tak z nich nic nie ma. A co dopiero, jeżeli pastor czy starsi biorą się za zmuszanie ludzi do nakazów, które są z natury bezprawne, niezgodne nie tylko z Bożym Słowem, ale nawet z ludzkim prawem, tacy ludzie powinni być wyrzuceni przez zbór. Natychmiast, na ulicę. Niech idą do pracy. Niech się nauczą normalnie zarabiać na swoje życie. Niech nie oszukują i nie zwodzą ludzi. A jeśli się boją, to czas, żeby się nawrócili, bo są zwyczajnymi tchórzami, którzy niszczą Kościół. Niestety trzeba to powiedzieć głośno. Dzisiaj mamy do czynienia w większości z Kościołem Antychrysta. Tak, nie wszyscy w kościołach dzisiaj należą do Antychrysta, bo to jest nieprawda. Ale prawdą jest, że to, co wyprawiają dzisiaj ludzie w kościołach, to jest tak naprawdę oczekiwanie na przyjście Antychrysta. Już przygotowali się mentalnie na przyjście Antychrysta. Są jednak w tym kościołach ludzie uczciwi, ludzie normalni, ludzie miłujący Boga. I ja do was mówię teraz, bracia i siostry, uciekajcie z tych jaskiń Antychrysta. Zostawcie to. Niech sobie ci ludzie oddają cześć komu chcą. Ale nie możecie brać w tym dalej udziału. Wyjdźcie, zakładajcie nowe zbory. Jeśli znajdujecie wokół siebie zbór, który warto poprzeć, idźcie, popierajcie ten zbór, bądźcie razem z swoimi braćmi i siostrami, głoście Ewangelię, oczekujcie wspólnie na przyjście Jezusa Chrystusa. Drodzy, nie uwierzycie, ale dzisiaj, szczególnie w jednej denominacji, coraz częściej, kiedy zaprasza się gości, to mówi się im tak. Nie wolno ci mówić oczywiście o Badziewiu, nie wolno ci mówić o końcu świata i nie wolno ci mówić o powtórnym przyjściu Jezusa. O co tu chodzi? Dlaczego tego nie wolno mówić? Dlaczego wprowadzono diabelską cenzurę? Dlatego, że ci ludzie już nie służą Chrystusowi. Oni służą diabłu. Oni służą Antychrystowi. I oni oczekują na Antychrysta, a nie oczekują wcale na przyjście Chrystusa. Obudźcie się, ludzie, bo zginiecie. Obudźcie się, bo zginiecie. Niektórzy twierdzą, że już nic się zrobić nie da, bo wszystko jest zapisane w Biblii. No przecież Biblia mówi, że u końcu świata, Księga Daniela, ci, którzy będą mieli poznanie, zaczną wtedy działać. No to jak nie masz poznania, to siedź na czterech literach i przynajmniej głupot nie opowiadaj. To Biblia mówi, że masz się obudzić i powstać z martwych. I masz służyć swojemu Bogu. I wreszcie Księga Objawienia twierdzi wyraźnie, że bojaźliwi nie wejdą do Królestwa Bożego, nie odziedziczą Królestwa Bożego. Jak się boisz i ze strachu kłamiesz na prawo i lewo, to Królestwo Boże nie należy do ciebie. Jeżeli masz takiego pastora, uciekaj od niego. Uciekaj, bo on cię zaprowadzi na śmierć. Nic dobrego nie wyniknie z tego, że będziesz w takim kościele usługiwał. Będziesz w ogóle trwał w tym kościele. Drodzy moi, czekają nas ciekawe czasy. Naprawdę. Pan Jezus, Mateusz 24, o tym mówi. Kiedy powiada o tych wszystkich wydarzeniach, które będą sprawiały, że ludzie będą chodzili w przerażeniu, zwróćcie uwagę, że ludzie będą się bali, będą pełni strachu. Co on mówi do wierzących? Podnieście wzrok ku górze, radujcie się, bo zbliża się wasze wyzwolenie. To jak dzisiaj człowiek, który uważa się za wierzącego, może chodzić w strachu? No jak? Jakim prawem? To znaczy, że nie należy do Jezusa. To znaczy, że nic z Jezusem nie masz wspólnego. Uciekajcie z takich zborów. Uciekajcie, mówię wam, że grozi wam śmierć duchowa. Grozi wam zniszczenie. Uciekajcie, póki możecie. Póki jeszcze jesteście zdolni myśleć,
póki jesteście jeszcze w stanie podejmować decyzje, bo wszystko idzie w tym kierunku, żeby was zniewolić, żebyście przestali myśleć, żebyście przestali być odpowiedzialni, ale to was nie usprawiedliwi przed Bożym obliczem. Nie liczcie na to, że zbawione na wieki zbawione. Nie liczcie na to. To jest wielkie oszustwo, ponieważ jeśli zaczniecie służyć Antychrystowi, nic wam nie pomoże, a najprawdopodobniej nie stanie się to za ileś lat. To się naprawdę może zdarzyć bardzo szybko. Dlatego podnieście swoje głowy ku górze. Radujmy się, bracia, bo zbliża się nasze odkupienie, zbliża się nasze wyzwolenie. Pan przychodzi, a na świecie będą działy się straszne rzeczy. To, co dzisiaj się dzieje, to tylko preludium i taki dodatek dla zainteresowanych. Otóż w takich krajach jak Niemcy, Austria, nie wiem czy tylko tam, możesz dzisiaj wejść do sklepu, za wyjątkiem spożywczego, to prawda, tylko pod jednym warunkiem. Wiecie pod jakim warunkiem? Jeżeli pokażesz swój numer QR. Nie wierzycie? To piszcie do ludzi mieszkających w Niemczech. Dzisiaj ten numer QR macie w telefonie, macie na papierze, ale to jest tylko kwestia czasu, bardzo bliskiego czasu, kiedy ten numer będzie na... Gdzie? Przeczytajcie sobie Księgę Objawienia, będziecie wiedzieli, gdzie ten numer się znajdzie. Dlaczego tam się znajdzie? No bo w telefon można zapomnieć, kartkę można zgubić, a ludzie to kupią. Nikt nie będzie mógł kupować, nikt nie będzie mógł sprzedawać. A to się dzieje dzisiaj, dzisiaj, dzisiaj. I nasz rząd planuje to samo prowadzić. Dlatego trzeba się sprzeciwić temu rządowi i sprzeciwić się całemu Sejmowi, wywalić ten Sejm całkowicie na śmietnik i zagłosować na innych ludzi, którzy powiedzą diabłu nie. Pamiętajcie, że odrodzone Cesarstwo Rzymskie nie będzie miało w swoich granicach Polski, bo Polska nigdy nie była w tym cesarstwie. A więc czas na polexit, czas na wyjście z tego badziewia, na wyjście z tego strasznego potwora, z tej bestii, która się niedługo objawi, aby męczyć swoich obywateli. Ludzie, radujmy się. Idzie wspaniały czas. Wielbimy Boga, radujmy się Bogiem i oczekujmy naszego wybawienia z ufnością, ale nie siedząc w fotelu. Ale tak jak mówi Biblia, ci, którzy mają poznanie, działają. Działają w mocy Ducha Świętego. Księga Daniela, sprawdźcie. Amen.